Witam wszystkich. Dzisiaj do odmiany film o technicznych sprawach, bo jest pytanie na temat slajdów, na czym to polega i jest tu co wyjaśniać, dlatego że jest kilka rodzajów tych mechanizmów slajdów, czyli inaczej przysuwki. To jest to, co tu się będzie ruszać. Będzie chyba widać, że się zamykają i otwierają kanały. Tak. I teraz rodzaje tych przesuwek, ich konstrukcja, ich budowa. Po pierwsze zależy od tego, czy harmonijka chromatyczna jest tak zwana straight tune czy cross tune. Straight tune polega na tym, że jak tutaj widzicie w tych wszystkich harmonikach, które ustawiłem, górny rząd otworów jest otwarty, a po przyciśnięciu dolny. To jest przede wszystkim ułatwienie, dlatego że ruch slajdu, przyciśnięcie jest krótszy niż w harmonikach cross-tune, bo te cross-tune harmoniki mają dziury naprzeciwko i z jakiegoś powodu konstrukcyjnie jest to wymagane. O, tu mam takiego właśnie Honera, jest wymagane, że ten cały ruch tej przesuwki jest o milimetr, dwa czy trzy większy. Specjalnie się tym nie zajmowałem. Generalnie się uznaje, że straight tune to po prostu ten slajd jest szybszy, bo ma krótszy ruch. Dla olbrzymiej rzeszy harmonikarzy z takiej czołówki światowej to tak naprawdę nie ma większego znaczenia. No chociaż są tacy, którzy są zwolennikami tych straight tune. W każdym razie, tu macie przykłady, jakie harmoniki są w ten sposób konstruowane. Honer Super Harmonica, no, najbardziej popularny model w historii harmoniki chromatycznej 12-kanałowej. Tu mamy nową tą odmianę Honer Deluxe, 270 Deluxe. Bardzo udane poprawienie wielu spraw z konstrukcji, plus to, że sam mechanizm slajdu jest praktycznie identyczny, ale są okrągłe otwory. No i to w zależności od preferencji, ja wolę okrągłe otwory, ale nie jest to wielki problem grać na otworach prostokątnych czy tam kwadratowych. Natomiast to między innymi takie jeszcze zrobili ułatwienie. Następna też dwunastka, Suzuki SC48 Leghorn. No właściwie bardzo podobnie zrobiona do Honerów. Trochę wyższy ustnik, ale cały mechanizm slajdu no identyczny. Tu jest taka ciekawostka, którą posiadam, tak. Harmonika 2 Deluxe z lat 50. Zrobiona na takie Art Deco. Jak widać, to jak stare amerykańskie samochody. Tu nie widać tego mechanizmu dokładnie, ale tak naprawdę on jest w zasadzie identyczny, ten slajd, z normalną harmoniką 270, tylko sam przycisk jest w ten sposób. No i to jest jedna z bolączek tego instrumentu, bo tam z tym ludzie mają problemy, żeby to dobrze pracowało. Także to na razie mam to jako taką ciekawostkę. Mam zamiar się nią zająć, żeby ona grała do tego stopnia dobrze, żeby można było ją używać w czasie grań, bo to no jest to śliczny instrument, jeżeli chodzi o design sam. Natomiast tak naprawdę to jest po prostu 270, podobnie jak ta czy ta. No i ostatnią tutaj ustawiłem jeszcze jedną straight tune. To jest harmonika 3. Ta stara z drewnianym jeszcze korpusem, który zresztą tu ma pęknięcie i z tego powodu, gdzieś tutaj w tym miejscu, i z tego powodu jej na razie nie używam. Też czeka na takie czasy, kiedy za nią się wezmę na poważnie, bo chciałbym na niej grać właściwie tak no, na co dzień, że tak się wyrażę, bo wiele osób twierdzi, że to był najlepiej brzmiący, najbardziej udany model harmoniki czterooktawowej, chociaż troszeczkę trudniejszy w tym, żeby go utrzymać w dobrym stanie. Także to są te harmoniki straight tune i teraz ich mechanizm specjalnie sobie przygotowałem.
bo to wszystko ma swoje plusy i minusy. Odstawimy harmoniki. Plusy i minusy ma następujące, że harmonika chromatyczna ma problem ze szczelnością generalnie. Z tego powodu, że o ile w harmonikach diatonicznych mamy usta od razu na otworach i właściwie bezpośrednio powietrze idzie na stroiki, to tu po drodze ten cały ustnik i mechanizm slajdu powoduje, jest złożony z kilku części, powoduje, że to bardziej, trochę bardziej puszcza powietrze. I im lepiej ten mechanizm przygotujemy, poprawimy po fabryce, tym mamy szansę, że ona będzie szczelniejsza i nawet tą normalną 270 można zrobić, że ona świetnie będzie grała. No zresztą najlepszy dowód jest na to, że dwóch uznanych za jednych z najwybitniejszych w tej chwili harmonikarzy, Serrano z Hiszpanii i Henrik Mierkens, który no w tej, w Hiszpanii, on ma holendersko-niemieckie korzenie, a mieszka w tej chwili w Stanach Zjednoczonych, to oni obydwaj grają na zwykłych 270-kach. No dobra. I zresztą na takich harmonikach przez wiele, wiele lat grał przede wszystkim Toots Thielemans. Więc tak, w tym mechanizmie te wszystkie harmoniki, które pokazałem, mają mniej więcej taki sam zestaw części, jeżeli chodzi o slajd. Ustnik, tak? I tu jedna rzecz, która jest na dzień dobry do poprawki. Z jakiegoś powodu firmy nigdy tego nie zrobią na idealnie gładko tej powierzchni, która potem dociska te pozostałe części. Więc ja tej właśnie jeszcze nie ruszałem, ale tutaj ją po prostu papierem ściernym wyszlifuję na idealną gładź. I to jeżeli chodzi o korpusy, na przykład jak się szlifuje korpusy w harmonikach diatonicznych, to mówi się, że wystarczającą gradacją jest papier ścierny 400, 600 może, a już 800 to już na pewno. No na pewno do mechanizmu slajdów warto dojść do jak najniższych, stopniować to i do, znaczy do jak najdrobniejszego papieru. Ja chyba w tej chwili będę miał 1800 albo 1500 przynajmniej pod ręką, więc na pewno, jak w następnym filmiku, pokażę takie szczegóły, jak to można szlifować, albo inaczej, jak ja to robię, bo na pewno jest wiele sposobów, żeby to zrobić, to jak ja to pokażę, to na pewno tam będę chciał dojść do papieru o gradacji no, najwyższej, jaką mam, czyli no, najdrobniejszego, dlatego że tu uważam, że im lepsza gładź, tym lepiej. Być może, że w przyszłości jeszcze nawet użyję jakiejś pasty polerskiej, takiej jak się stosuje na przykład w samochodach, tylko no potem trzeba to umyć odpowiednio, żebyśmy z tą chemią nie mieli do czynienia. Natomiast nie wiem, czy tu widać, ale to jest tak dosyć po chamsku, bym powiedział, zeszlifowane, więc to na pewno warto jest poprawić, żeby ta powierzchnia, którą się styka ustnik, te krawędzie, te wszystkie krawędzie z następną częścią całego mechanizmu, no była jak największa. Bo wtedy po prostu będzie to jak najszczelniejsze. Teraz, następna sprawa. Następny w kolejności jest ten cały mechanizm. Ta część ma takie z boku rampy i ona jest tą drugą podstawą jakby zamykana. Są takie wypustki, które powodują, że to siedzi w jednym miejscu. Tak? A w środku tego jest slajd i on w tym się porusza. No więc tak, po pierwsze, te zewnętrzne części tu i tej części, która jest najniżej, no na pewno warto zeszlifować jak najlepiej, bo one też odpowiadają za szczelność. No ale jeszcze ważniejsze będą te powierzchnie, po których wędruje slajd, z prostej przyczyny. No im to będzie bardziej gładkie, tym one będą po prostu lepiej pracowały, no, nie będą się zacinać, będą wymagały mniej siły. Ja przykładowo w swoich wszystkich chromatykach, na których gram, po poprawieniu tych wszystkich części odpowiednich slajdu, no, jestem w stanie zdecydowanie zmniejszyć nacisk sprężyny. Także to jest też taka dosyć ważna sprawa. Sprężyny nacisk jest w tej chwili jest dosyć łatwo zmniejszyć, także ona jest lżejsza, jakby pracuje lżej, a potrzebuje mniej
siły, naciskając ją. Ta na przykład wymaga sporo siły, bo na tej harmonice nie wiem kiedy grałem ostatni raz, bardzo, bardzo dawno, ale już Deluxe, który używam, ma to wszystko zrobione dużo dokładniej i siła, jaką potrzebuję, żeby nacisnąć, jest dużo mniejsza. Co się wydaje takie bez znaczenia, ale jak jest koncert i się gra przez godzinę na takim chromatyku, to ten palec też zaczyna boleć, sztywnieć i no to ma znaczenie, żeby po prostu być cały czas w jak najlepszej formie. Ale żebyśmy mogli poluzować tą sprężynę, to te wszystkie powierzchnie i w tym powierzchnię slajdu musimy jak najlepiej wygładzić. Dodatkowa sprawa jest bardzo istotna. Wszystkie slajdy, czy te, czy w tych cross-tune, robione są za pomocą, po angielsku to mówią punch, ale to jest coś w rodzaju takiej prasy z nożami, która w kawałku takiej blachy te dziurki wybija z dużą siłą. I teraz, żeby nie wiem co, to na wyjściu tych noży, jak są te noże w bardzo dobrym stanie, świeżo zrobione, no to będzie dosyć gładko, ale jak już są nawet chociaż trochę więcej użyte, to tu będą z jednej strony tego slajdu będą zadry. I te zadry trzeba zlikwidować. To też pokażę potem jak. I to po prostu im będzie gładszy ten slajd, tym on będzie lepiej pracował, tym lepiej będziemy w stanie to złożyć i tym lepiej będziemy będzie nam po prostu też to poprawiało szczelność. Bo da radę dzięki temu mocniej skręcić to cały zestaw, tak? Czyli ustnik wraz z tymi podstawowymi trzema częściami od slajdu mocniej ściśniemy, więc będzie mocniej skręcimy, więc będzie to mocniej będzie to mniej powietrza puszczało bokami. Przy okazji zwróćcie uwagę, że ustnik to Honor 270 wprowadził, ale to generalnie jest, to jest powszechne w większości. On nie jest idealnie prosty. Nie wiem, jak tu przyłożę slajd, to może to będzie widać. On jest minimalnie wygięty. Jak go położę w ten sposób, to on będzie mi się ruszał. Tak troszeczkę bujał. Ten może nawet jest za dużo trochę wygięty. Ale to chodzi o to, że przykręcając z jednej strony śrubkę i z drugiej, żeby nam dociskało całą powierzchnią, więc żeby ten środek nagle, żeby nie zabrakło tego docisku na środku, no bo na środku nie ma śrubki, więc jak się to lekko wygnie, niedużo bardzo, to są wielkości rzędu, tak jak on tak leży, to może te końcówki są uniesione o milimetr, niewiele więcej niż milimetr, a raczej nawet mniej troszeczkę. Także to jest, jeżeli chodzi o ten mechanizm, przy tych harmonijkach, ale właściwie przy wszystkich harmonikach chromatycznych jeszcze jeden element jest, który wpływa na szczelność, a w niektórych również na to, żeby ten slajd dobrze pracował, to jest ta powierzchnia. Górna powierzchnia. To jest 270 ze zdjętym ustnikiem i ze zdjętymi pokrywami, tak żeby było to widać. I tą część również należy, ten front korpusu razem, ale razem ten rodzaj korpusu, jak jest drewniany korpus, to koniecznie razem z płytkami strojkowymi należy również wyszlifować tak, żeby to było wszystko idealnie równe, bo to jest miejsce, gdzie bardzo dużo powietrza może uciekać. Przy szlifowaniu, i to jest uwaga do wszystkich harmonii chromatycznych, trzeba wyciągnąć tą sprężynę. No bo sprężyna, tego nie zobaczycie teraz, ale ona, to ramię sprężyny wystaje, no i wtedy nie ma jak szlifować, więc w Honorze jest łatwo, bo tu jest taki bolec, na którym ta sprężyna jest, jego się wypycha, sprężynę można wyciągnąć, w tym 270. W tych, które mają plastikowe korpusy, to jest jeszcze łatwiej, ale tam zwykle trzeba zdjąć płytki strojkowe i tam na jakimś bolcu z tego plastiku ta sprężyna jest zahaczona. Dobra, to jest jeżeli chodzi o te mechanizmy w harmonikach, które są straight tune. I to zostało wymyślone przez Honora właśnie w tych tradycyjnych 270-kach. Czasami spotkacie w starszych modelach nazwę na pokrywach Chromonika 2 albo Super Chromonika, albo Chromonika 2. Może być Larry Adler 12, to jest generalnie ta sama harmonijka.
Różnica może być taka, że być może, że w Larry Adlerze, który kosztuje troszeczkę drożej, może trochę lepiej strojki są przygotowane, ale tak szczerze mówiąc bym na to nie liczył. Miałem Larry Adlera też, nie wiem czy to nie jest rozebrany Larry Adler nawet, ale to tak naprawdę Larry Adler i Super Harmonica to są te same harmoniki, tylko mają co innego na pokrywach zrobione. Okej. Okay. Zresztą ta przy okazji to jest super harmonika, ale ma płytki strojkowe wstawione od Tuts Melotron. To tak przy okazji. I za tą harmonikę mam zamiar też się zabrać tak na poważnie, żeby ją zrobić, żeby była dobra do grania, bo jestem tak naprawdę do końca nie wiem jak, czego się spodziewać po tych strojkach i płytkach strojkowych Tuts Melotron. Powinna to być bardzo fajnie grająca harmonika, szczególnie do ballad. Ok, to były harmoniki Straight Tune. Teraz drugą wersją są harmoniki Cross Tuned, czyli zobaczcie, otwory, mam nadzieję, że to będzie widać dobrze, nie są otwarte wszystkie w górnej części, a jak przyciśniemy to w dolnej, tylko są w takim zygzaku, tak? Górna, dolna i tak dalej. Przyciśniemy, one się zamienią. I podobnie w tej. Ta harmonika to jest ten King of Dream, o którym post na Facebooku zrobił Bartosz Łęczycki. Bartku, pozdrawiam serdecznie. Dużo zdrowia. Konstrukcyjnie bardzo udana harmonika, moim zdaniem. A tu moja najbardziej ulubiona, na której najwięcej gram, to jest 64... Jak ona się nazywa, bo to ciągle mam z tym problem. 64 harmonika i to jest właściwie jej nazwa, czyli popularnie liczbami nazywana 280. Tu też jest odmiana Larry Adler, na takiej harmonice Larry Adler gra na przykład Marek Jaroszyński. Marku, pozdrawiam również serdecznie i również dużo zdrowia życzę i właściwie wszystkim życzę dużo zdrowia i cierpliwości. No to jest bardzo udany też model harmoniki, ja go lubię najbardziej, szczerze mówiąc, do grania, jakby według mnie dźwięku tej harmoniki lub tej wcześniejszej wersji, to znaczy tej, która była straight tune z drewnianym korpusem, to tak naprawdę żadna inna harmonika nie podrobiła i dla mnie to jest najpiękniejsze brzmienie, a ponieważ miałem szansę, że mi tą harmonikę, jeżeli chodzi o akcję strolików, wyregulował kiedyś w Kanadzie znakomity serwisant Jeff Wilson, który wcześniej pracował przez lata u Honera, to dwie z tych harmonijek naprawdę dobrze mi grają. Co prawda tam jedna wymaga wymiany jednego strojka, ale to w najbliższym czasie się zrobi. W każdym razie to, co on zrobił, to była olbrzymia różnica i ja szczerze mówiąc wcześniej nie wiedziałem, że chromatyk może tak łatwo i tak dobrze grać. Także to jest to. No i teraz te harmoniki, te dwie. Honer robi cały czas ten trapezowy ustnik, tak? To znaczy on ma kształt, nie wiem, teraz może będzie widać, on ma kształt trapezu. Taki ustnik też można spotkać, jest to jeden z rodzajów ustników do Seidel Symphony, między innymi. Do wcześniejszych, bardzo dobrych zresztą modeli Suzuki SC64 i SC56. A Honer do tej pory ten rodzaj ustnika stosuje, ludzie się przyzwyczaili, chcą na takim grać. Natomiast innowacją, którą kilkanaście lat temu chyba, czy 10 lat temu wprowadziło Suzuki, był ten ustnik, który ma kształt półksiężycowy. Tak? I po pewnych próbach, w dodatku, w tym ustniku półksiężycowym doszli do tego, że po co ma być więcej części, jak lepiej, żeby było mniej. No bo im mniej części, tym mniej będzie tych powierzchni tarcia i tym mniej będzie tych połączeń, przez które może uciekać powietrze. Honer w tych harmonikach, najpierw pokażę, co stosuje. Tu mam przygotowane ustnik. Tak. Następnie jest slide, który tutaj w takich rampach się porusza. I następnie jest taki tak zwany backplate, oni to nazywają.
tak, który można by było tą harmonikę już tak przekonstruować, żeby wcale nie było to potrzebne. No ale tak Honor to robi i to jest cały czas chyba stosowane. Być może, że w tych nowych wersjach Super 64 i Super 64X jakaś jest zmiana, ja nie miałem ich jeszcze w ręku i chyba długo nie będę miał, bo kosztują trochę za dużo pieniędzy, żeby to było warto. To wolę więcej takich harmonijek mieć. Tu jest ta harmonika, co prawda z pokrywami, starymi pokrywami, harmonika 3, nawet numerowanymi od 1 do 16. I teraz tu również, to podstawowa rzecz, jak będziecie mieli tego takiego Honera, ten front należy zeszlifować, tylko do tego jest potrzebne zdjęcie pokryw i zdjęcie płytek stroikowych, dlatego że trzeba wyciągnąć sprężynę. Tak? I wtedy ten front zeszlifować jak najdokładniej, to naprawdę ma duży wpływ na szczelność, a gwarantuję Wam, że nie ma takiego korpusu w tym modelu i zresztą w większości, który by był naprawdę idealnie równy. No a to jest prosta sprawa, im będzie bardziej równy, im bardziej idealnie będzie to płaska i równa powierzchnia, no tym ten slide będzie lepiej, znaczy inaczej, tutaj akurat to będzie miało wpływ na to, że będzie tym szczelniejsza ta harmonijka, tak? Bo potem na to przychodzi ten backplate. Tu ma taką dziurkę na sprężynę, tak? Na to przychodzi slide, więc i potem na to przychodzi ustnik, który to wszystko tymi dwoma śrubami skręca. Więc jak to skręcimy, ten slide też ma to wygięcie, zwykle, tak, ma, kołysze się odrobinę. Na tych końcach jest przykręcany, środek, ponieważ jest trochę wygięty, dociska też dodatkowo, więc jest analogiczna sytuacja, jak była przy 270 pokazywana. Wszystkie powierzchnie trzeba wyszlifować. No tu mam bardzo ładnie wyszlifowane. Co prawda jest brudny jest ten slajd. No ale akurat go nie używam w tej chwili, więc może dlatego. Nie chciało mi się go jeszcze czyścić. Natomiast na pewno jak go zamontuję w jakiejś, którejś z harmonijek, to go dokładnie wyczyszczę. W tych 280-kach te zadziory z jednej ze stron, z tej, gdzie wychodzi ten punch, te noże, to jest bardzo wyraźny i to naprawdę trzeba z tym popracować i to zeszlifować, tak? No i podobnie to jest dosyć łatwo, bo to jest płaska powierzchnia z obydwu stron. Ze slajdem jest gorzej, bo teoretycznie najlepiej by było, jakby się zdjęło ten przycisk. Co nie jest niemożliwe, ale to zawsze jest niebezpieczeństwo, że będziemy próbowali go zdjąć. Coś nam może nie pójść tak jak trzeba i złamiemy slajd w tym miejscu i w zasadzie to jest w normalnych warunkach dla normalnego człowieka, to już jest ten slajd do wymiany. Inna sprawa, że trzeba się nastawić na to, Honor sprzedaje takie pojedyncze elementy, że w tej 270, no po kilku czy kilkunastu latach taki slajd trzeba wymienić. Dobra, to jest, jeżeli chodzi o tą konstrukcję honorowską. No i Suzuki wymyśliło w ten sposób, że stwierdziło, że ten backplate jest niepotrzebny tak naprawdę. Jeżeli się wszystkie powierzchnie zrobi tak jak trzeba, to możemy ten slajd zrobić z dwóch elementów. Tak? Tu jest ten półksiężycowy slajd, półksiężycowy ustnik, a tu jest slajd do niego. To jest akurat z innej harmoniki, bo to jest z istopa tego bez 10-kanałowego bez wentyli. Tak? Specjalnie go rozebrałem, bo będę na nim pokazywał te szlifowania, raz, że mniejszy to będzie łatwiej, a tak naprawdę ma identyczne części jak ten King of Dream i identyczne jak to stosuje obecnie właściwie w większości swoich modeli albo we wszystkich chromatykach Suzuki. Tak? Księżycowy, ten półokrągły ustnik i slajd i to wszystko. Slajd przychodzi. Tu jest dziurka na sprężynę, wchodzi na tą sprężynę. Ta sprężyna wchodzi w tą dziurkę, ale już oczy słabe. Chciałem to pokazać. Nie mogę trafić, ale chyba wyszło. I na to przychodzi ten po prostu slajd i jest skręcany. Zauważyłem, że przy tych zaokrąglonych często to wygięcie jest mniejsze albo wręcz jest idealnie proste. Muszę powiedzieć, że te slajdy, te ustniki, które robi Istop, są takie dosyć solidne i przede wszystkim mają bardzo porządny
bardzo porządne chromowanie, grubą warstwę chromu, także to jest też dobre, bo ten pocisk ust jest lepszy na tym. I tu znowu, pierwsza sprawa, korpus. Tu są ślady i stop fabrycznie sam robił równanie tego korpusu. Ja go jeszcze odrobinę poprawię, ale tak czy tak, to już jest duży postęp w porównaniu do innych producentów. Suzuki był okres, że też ten front korpusa szlifowało, ale przestali z jakiegoś powodu od kilku lat. Nie wiem dlaczego. Stwierdzili, że szkoda prądu, nie wiem. Podobnie trzeba sprawdzić. Tu muszę powiedzieć, że jest niezłej jakości. Ja tego nie, pierwszy raz ją dzisiaj otworzyłem. Tu muszę powiedzieć, że jest niezłej jakości naprawdę i myślę, że ją, że ten slajd to tylko takim drobnym papierem przejadę, żeby miał jeszcze lepszą gładkość, takim rzędu właśnie 800, 1200, 1500, tak żeby on się ślizgał jak najlepiej. I również muszę powiedzieć, że jest bardzo nieźle wnętrze wykonane tego ustnika, bo te są ładne, równe powierzchnie. To z tym ma problem Honer. Z jakiegoś, też nie wiem z jakiego powodu zupełnie. Te wnętrza tych ustników, na przykład od 280, to wyglądają jakby je kowal robił, tutaj wszędzie rysy, chociaż to już jest poprawiane przeze mnie i tu już jest dużo bardziej gładko. Niektóre wyglądają dużo gorzej. No dobra, to takie są różnice w tym. Szczerze mówiąc, ten mechanizm slajdu wydaje mi się z takich harmonijek normalnych najlepszy pod względem konstrukcyjnym, bo jest najmniej części. Także jest najłatwiej go utrzymać w dobrym stanie. I jednocześnie muszę przyznać, że Suzuki i Istop robią te części naprawdę bardzo dobrze wykończone. No lepiej od Honera. Co do grania, to nie zmienię tego, że Honer będzie numer jeden, ale Istop jest tam niedaleko dosyć. I Suzuki jest też bardzo wysokiej klasy, oczywiście harmonijką. Nie powiem na temat Zajdli, ale tam sprawa, chociaż, bo ja Zajdla nie miałem żadnego chromatyka w ręku właściwie, tylko tyle co widziałem wideo. W Zajdle, które są straight tune, są podobne, jeżeli chodzi o mechanizm, do 270. A te większe są podobne do tego, co robi Suzuki czy Istop. Przynajmniej Symfony, w sensie ilości części, a mieli tam jakoś tak było, że mieli do wyboru, czy kształt ustnika okrągły, czy trapezowaty. Szczerze mówię, to naprawdę ma niewielkie znaczenie. To nie jest tak, że to jest się problem przestawić, przyzwyczaić. Ja trochę Sidla omijam, pomimo, że jest to znakomitej jakości harmonijka. No z tego powodu, że oni stosują we wszystkich swoich harmonijkach inny rozstaw otworów. No i to trochę jakby... Jestem pewien, żebym się przestawił bardzo szybko, nie byłoby problemu, no ale po co? Tu jest tego rodzaju jakby moja motywacja, natomiast na pewno Zajdle to są znakomite jakości harmonijki i tu nie ma dwóch zdań. Dobrze, to było to. Została jeszcze jedna harmonijka, której ja nie posiadam. Niepodobna do żadnej z tych harmonijek tak naprawdę, bo myślę tu o CX-12 Honera. No to jest harmonika wyjątkowa, bo tam jakby ustnik jest razem z pokrywami i mechanizm slajdu jest zupełnie inny. Jest fabrycznie zrobiona tak, że jest uznana za najbardziej szczelną z wszystkich harmonijek, a jednocześnie najłatwiejszą do obsługi, do serwisowania, dlatego że tam wyciąga się z tyłu sprężynę i można całe wnętrze harmonijki wyjąć za jednym razem. Natomiast slajd jest tam zrobiony bardzo dobrze, co prawda ma też swoje minusy, bo niektórzy narzekają, że jest zbyt głośny, że takie kliki wydaje. Miałem okazję, bo ja kiedyś miałem też CX-12, nie jest to moja para butów, bo ten dźwięk mi się nie za bardzo podobał, ale wielu twierdzi, że jest bardzo dobry i to nie jest tam jakaś harmonika, którą bym odradzał, wręcz przeciwnie. Ja myślę, że też ten dźwięk mi się nie podobał, bo myślę, że ona była za wysoko nastrojona, tak może być. Natomiast miałem w ręku CX-12 Jazz Wojtka Milewskiego, znakomitego jazzowego harmonikarza chromatycznego
I muszę powiedzieć, że ten slajd był idealnie gładki. Zresztą oni robili wersję i to była chyba ta wersja pokryta teflonem, więc ona jeszcze lepiej tam się przesuwała i ta harmonika jest super szczelna i ten rodzaj slajdu jest bardzo dobry, a jednocześnie, ponieważ on się jednym ruchem bez śrubek wyjmuje z harmoniki, to powoduje, że jest go łatwo wyczyścić, bo slajd będziemy musieli czyścić na tych poszczególnych częściach. Osadza się różnego rodzaju, osadzają się różnego rodzaju osady. No i co pewien czas trzeba je usunąć. No, mydłem, wodą, takimi wszystkimi rzeczami, takim normalnym myciem. Niektórzy stosują pastę do zębów. Także tak to jest mniej więcej robione. No dobra, to by było na tyle. Zrobię w najbliższym czasie filmik, chyba nie za długi, gdzie pokażę, jak ja te poszczególne części szlifuję. To nie znaczy, że to jest jedyna metoda, jakie trzeba szlifować, tylko po prostu to jest moja, przeze mnie sprawdzona. Chociaż wiele elementów się nauczyłem od harmonikarzy i serwisantów, tych amerykańskich szczególnie. Bo jakby no tamte, ta harmonika jest bardzo mocno popularna i to szczególnie dotyczyło Honera, ale tak naprawdę, jak sami widzieliście, to są podobne rzeczy, więc to się przenosi na następne inne modele również. Oprócz CX-12 oczywiście. Wszystkich pozdrawiam, bądźcie zdrowi i do następnego razu.